Grzegorz Boratyn, witam i zapraszam na aktualności. Na początek skrót najważniejszych informacji. Pierwsze wypłaty z rządowego programu 500+. Na pewno bardzo dzieciom pomogą w kształceniu ich. Początek uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski. To tak naprawdę była decyzja nieporównywalna chyba z niczym w naszej historii. Graniczne oszustwo na ponad 100 milionów złotych. Zostały spreparowane dokumenty, które potwierdzały eksport tych papierosów na teren Ukrainy. Muzeum kontra PKP, spór o budynek dawnej lokomotywowni. Prawie 800 rodzin z Podkarpacia dostały już pieniądze z rządowego programu 500+. Wypłaty rozpoczęły się w Krośnie, Sanoku, Jedliczu i Jaworniku Polskim. W pozostałych samorządach ciągle trwa weryfikacja wniosków. W regionie złożono ich do tej pory ponad 96 tysięcy. Lilianka to najmłodsze dziecko państwa Ziębów z Manasterca w gminie Jawornik Polski. Wymarzona, dziś już półroczna córeczka ma czterech starszych braci w wieku od 3 do 8 lat. Rodzina utrzymuje się z jednej pensji pracującego za granicą pana Łukasza. Wniosek o wsparcie z programu 500+ Ziębowie złożyli w pierwszym dniu i między innymi dlatego już dostali pieniądze. Zgodnie powtarzają, że te pieniądze, w sumie 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, to dla nich wielka pomoc. Bardzo się przydadzą, tak. Na pewno bardzo dzieciom pomogą w kształceniu ich. Będę chciała ich zapisać na dodatkowe zajęcia, na życie codzienne. Nie będzie po prostu brakować, bo do tej pory naprawdę brakowało zawsze. Przy dzieciom na buty czy na ciuchy, no i na takie potrzeby codziennego użytku. A teraz jest to bardzo duża pomoc, w szczególności do szkoły, czy zakupić książki, zeszyty, plecaki, czy przybory szkolne, także no, nie będzie z tym już teraz problemu. I na bieżąco zawsze wszystko będą mieli, na czas. Ziębowie są jedną z ponad 140 rodzin w gminie i prawie 800 na Podkarpaciu, które już dostały rządowe wsparcie. A samorząd Jawornika Polskiego jednym z pierwszych w regionie, który zweryfikował wnioski i rozpoczął wypłaty. Na konta rodzin trafiło już ponad 70 tysięcy złotych. Jesteśmy świadomi, jak bardzo potrzebne są pieniądze dla mieszkańców naszej gminy, dlatego chcieliśmy jak najsprawniej zrealizować swoje zadanie i cieszę się, że nam się to udało. Wypłaty rozpoczęły się też w Krośnie, Sanoku i Jedliczu. W pozostałych gminach ciągle trwa weryfikacja wniosków. Podkarpackie ośrodki pomocy społecznej przyjęły ich już ponad 96 tysięcy, a kolejne cały czas są składane. Do starania się o takie wsparcie zachęca Urząd Wojewódzki. Specjalny bus 500+ odwiedza kolejne gminy. Był już m.in. w Jaśliskach, Miejscu Piastowym, Iwoniczu i Rymanowie. Dziś w Jedliczu. Przyszedłem złożyć korektę do wniosku, który złożyłem elektronicznie, ponieważ we wniosku elektronicznym popełniłem jeden błąd. Przez cały dzień można było korzystać z fachowych porad i wyjaśniać wątpliwości. Zdarzają się takie sytuacje, że pojawiają się osoby, które pytają się, mają jakieś wątpliwości. Kwestie tutaj, głównie kwestie dochodu, ustalenia dochodu, co wliczamy do tego dochodu. Rządowe wsparcie można dostać na drugie i każde kolejne dziecko do 18 roku życia bez względu na dochody. Pomoc na pierwsze dziecko przysługuje tylko wtedy, kiedy dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł na osobę. W przypadku dziecka niepełnosprawnego ta kwota wynosi 1200 zł. Centralne uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski rozpoczęły się dziś w Gnieźnie. Mają charakter kościelno-państwowy, bo chrzest Mieszka I był początkiem państwa polskiego i polskiego kościoła katolickiego. Na Podkarpaciu o jubileuszu pamiętają też placówki kulturalne i instytucje naukowe. Nie tylko historycy podkreślają, że przypominanie o tym, co się wydarzyło 1050 lat temu, to okazja do dużej akcji edukacyjnej. Co wiemy dziś o wydarzeniach sprzed 1050 lat? Takie pytanie stawia m.in. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, która z okazji tej rocznicy przygotowała specjalną wystawę. Można tu zobaczyć m.in. reprodukcję obrazów i książki poświęcone początkom państwa polskiego. W tym książki z końca XVIII wieku, aż po te, które są wydane w ostatnich latach. I mamy tu na przykład 966 Chrzest Polski, Chrzest Polski co dalej, Mieszko I i wiele, wiele innych. Ponadto, oczywiście znalazły się tu również książki dotyczące chrześcijaństwa.
Przyjęcie chrześcijaństwa to najważniejsza data w naszej historii, uważa Adam Pęzioł z Komitetu Honorowego Obchodów Chrztu Polski na Podkarpaciu. Miała konsekwencje polityczne, bowiem staliśmy się częścią kultury łacińskiej średniowiecznej Europy i zbudowaliśmy przez ponad 1000 lat kulturę chrześcijańską w Polsce. Więc to tak naprawdę była decyzja nieporównywalna chyba z niczym w naszej historii. Wiele osób wciąż pamięta obchody tysiąclecia Chrztu Polski zorganizowane w 1966 roku. Kościół świętował wówczas milenium Chrztu Polski. Władza ludowa konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego, które miały być elementem walki o rząd dusz. Uczestnicy kościelnych uroczystości byli szykanowani, a władze komunistyczne nie pozwoliły na przyjazd do Polski papieża Pawła VI. Ksiądz profesor Stanisław Nabywaniec podkreśla, że tegoroczne obchody przeżywamy w zupełnie innej atmosferze. Trzeba też przekazać temu pokoleniu, które nie pamięta tamtych wydarzeń, i niejako przypomnieć zarówno chrzest Polski, jak i obchody tysiąclecia, które były bardzo ważne, istotne i zaowocowały dla naszego narodu wielkimi zmianami, nie tylko duchowymi. Ja myślę, że tam gdzieś w tamtych latach rodziło się to wszystko, co doprowadziło chociażby do 1989 roku. O początkach państwa polskiego i chrześcijaństwa przypominają dziś na Podkarpaciu nieliczne zabytki, na przykład ruiny tej rotundy chrześcijańskiej z XI wieku, które znajdują się w podziemiach przemyskiej katedry. A to już okolicznościowy talar, dzieło sanockiego mincerza Andrzeja Budzickiego, wybity z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. W ramach obchodów w wielu miastach Podkarpacia odbywają się konferencje naukowe. Jednym z tematów są relacje państwa i kościoła na przestrzeni wieków. O historycznej dacie i pierwszym władcy Polski przypominają dziś również nazwy szkół, instytucji i osiedli, jak to w Rzeszowie, które nosi imię Mieszka I. Pamiętamy. Dlaczego taka ważna postać dla Polski, dla historii? No bo przyjęty był chrzest. Ze szkoły każdy pamięta jeszcze. A Mieszko I to był pierwszy, który nas prowadził, powiedzmy, do świata. Rocznicowe obchody rozpoczęły się dziś w Gnieźnie i Ostrowie Lednickim, gdzie prawdopodobnie Mieszko I przyjął chrzest. W piątek i sobotę uroczystości przeniosą się do Poznania. Przez 3 dni wszystkie wydarzenia na ogólnopolskich antenach będą relacjonować kamery i wozy transmisyjne TVP3 Rzeszów. Obchody jubileuszu Chrztu Polski będą też tematem naszej rozmowy dnia. O 19:00 gościem Beaty Wolańskiej będzie Adam Pęzioł, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów na Podkarpaciu. Prawdopodobnie już za tydzień Senat przegłosuje nowelizację ustawy o Karcie Polaka. Projekt był konsultowany m.in. z ponad 100 polskich organizacji działających za wschodnią granicą. Zreformowana karta ma ułatwić Polakom osiedlanie się w kraju, zagwarantować nieodpłatną kartę stałego pobytu, a po roku polskie obywatelstwo. Przed polskim konsulatem we Lwowie ciągle ustawiają się kolejki osób, które składają wnioski o Kartę Polaka. To dokument potwierdzający polskie pochodzenie, który ułatwia między innymi dostęp do polskich szkół i uczelni, uzyskiwanie stypendiów, a także podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zapotrzebowanie ludzi oczekujących, ubiegających się o Kartę Polaka jest dużo większe niż możliwości konsulatów. Ja tylko powiem, że od 2008 roku we Lwowie wydaliśmy ponad 46 tysięcy kart Polaka. Za 2015 rok wydaliśmy 3960 kart Polaka. W tym roku tylko za 2 miesiące przyjęliśmy ponad 1400 osób. Zmiany w ustawie o Karcie Polaka były konsultowane z polskimi organizacjami zza wschodniej granicy. I mają jeszcze bardziej ułatwić kontakt z krajem osobom z polskim pochodzeniem. Wprowadzamy również jeszcze jedną bardzo ważną zmianę. Dzięki niej nasi rodacy będą mogli osiedlać się w Polsce i w ciągu roku otrzymywać obywatelstwo. Tak jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje, dzięki temu rozwiązaniu około 100 tysięcy Polaków ze wschodu w ciągu najbliższych 10 lat może do naszej ojczyzny wrócić. Zgodnie z nową ustawą posiadacze Karty Polaka będą też mogli nieodpłatnie dostać kartę stałego pobytu w Polsce, ubiegać się o dofinansowanie wynajęcia mieszkania, kursów zawodowych czy nauki języka polskiego. Będą też zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy. A o taki dokument będzie też można ubiegać się w urzędach wojewódzkich, a nie jak do tej pory tylko w polskich konsulatach. Czy to jest oczekiwane z punktu widzenia turystów, to pokaże czas. Na pewno jest to formuła, która ułatwia osobom chętnym, żeby wyjechać do Polski i poszczególnymi etapami dojść do tego oczekiwanego obywatelstwa.
Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością, w tym przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego. Wykazać, że jeden z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Można też przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego. Teraz podejrzenie gigantycznego wyłudzenia z udziałem mieszkańców Podkarpacia. 5 osób, w tym 4 z naszego regionu, zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Są podejrzani o narażenie Skarbu Państwa na straty w wysokości aż 110 milionów złotych. Grupa miała fikcyjnie eksportować papierosy, fałszować dokumenty podatkowe i celne. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Przemyślu przy współpracy z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej z Rzeszowa oraz Urzędu Celnego z Przemyśla ustalili, jak w ogóle cały proceder wyglądał. Ustalili właśnie, że papierosy były kupowane na terenie Włoch, były sprowadzane na granicę polsko-ukraińską i tam były preparowane właśnie dokumenty poświadczające eksport tych wszystkich papierosów na teren Ukrainy. I niestety na teren Ukrainy nigdy te papierosy nie trafiły. Tam trafiło 12 tirów z cegłami. 5 osób zostało zatrzymanych do sprawy. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia, poświadczenia nieprawdy, przekroczenia obowiązków. A teraz walka o rozbudowę Muzeum Techniki Militariów w Rzeszowie. Placówka ciągle powiększa zbiory, które nie mieszczą się już w budynku. Pasjonaci historii wypatrzyli więc sąsiednią zabytkową lokomotywownię. Chcą tam przenieść część eksponatów. Choć budynek od lat stoi pusty i niszczeje, to kolej nie zgodziła się go przekazać. Ma zupełnie inne plany. W muzeum są m.in. zabytkowy sprzęt wojskowy, samochody, dawne radioodbiorniki i sprzęt AGD. 5 lat temu samorząd Rzeszowa bezpłatnie użyczył twórcom placówki obiekt dawnego zespołu szkół kolejowych i pomógł w jego wyremontowaniu. Zabytkowych eksponatów z każdym rokiem przybywa i nie mieszczą się już w murach budynku. Stąd pomysł, aby część zbiorów przenieść do stojącej obok opuszczonej starej lokomotywowni. Chcielibyśmy ten obiekt wziąć w użytkowanie, odnowić go naszymi siłami przy pomocy sponsorów i tam eksponować różnego rodzaju zabytki, w tym również zabytki dotyczące historii kolei. Pomysł poparło Ministerstwo Infrastruktury, a także Podkarpacki Konserwator Zabytków. Według ich oceny obiekt nadaje się do tego, żeby stać się częścią muzeum. Jednak właściciel, Polskie Koleje Państwowe, nie zgadza się na użyczenie budynku i odnowienie go. Działka, na której znajduje się wspomniana lokomotywownia, obecnie przygotowywana jest do obrotu. Po zakończeniu wszystkich procedur z tym związanych planujemy ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż tej nieruchomości. Kiedy to nastąpi i czy będą chętni do kupienia dawnej lokomotywowni, nie wiadomo. Twórcy muzeum chcieliby, żeby chociaż do czasu sprzedaży budynku mogli z niego korzystać. Na to jednak też nie ma zgody. Szkoda, że nie ma takiej możliwości, a jest możliwość, żeby ten obiekt stał 20 parę lat, niszczał. Zresztą jak Państwo przyjdą, zobaczą, to powybijane szyby, poniszczona infrastruktura. Za poszerzeniem działalności muzeum są także władze Rzeszowa, ale niewiele mogą w tej sprawie zrobić. To jest teren kolei, budynki są kolei, więc no, nie za bardzo możemy kupić, żeby przekazać pod muzeum. Efekt jest taki, że eksponaty zamiast stać pod dachem niszczeją na deszczu. Rzeszowskie Muzeum Techniki i Militariów każdego roku odwiedza około 25 tysięcy turystów z całej Polski. Długopis od prezydenta Andrzeja Dudy czy koszulkę Roberta Lewandowskiego i kilkadziesiąt innych przedmiotów będzie można jutro kupić na specjalnej aukcji na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowuje ją grupa wolontariuszy ze Stowarzyszenia Kobiety Aktywne w Surochowie oraz Jarosławskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Będzie też bal charytatywny, a to, co uda się zebrać, pomoże 600 niepełnosprawnym z 5 powiatów. Wszystkie przedmioty na licytację pomysłodawcy akcji zbierali w całej Polsce, jeżdżąc od darczyńcy do darczyńcy. Piłka z podpisem reprezentacji Polski, koszulka,
Roberta Lewandowskiego z autografem, autobiografia Marka Piekarczyka. Na tę wyjątkową aukcję Kancelaria Prezydenta RP podarowała pamiątkowy długopis głowy państwa. Właściciel pobliskiej stadniny, nawet klacz czystej krwi arabskiej. Ale są też bilety na wyścigi czy loty szybowcem. Trzeba zakupić bilet, przyjść na bal, świetnie się bawić i przy okazji wspomóc naszych podopiecznych. Jarosławskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym opiekuje się ponad 600 osobami niepełnosprawnymi. To dla nich otwiera nowe placówki, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności, warsztaty terapii, ale też miejsca tzw. wczesnej interwencji, wlewając w rodziców nadzieję na odmianę losu dzieci, tych dorosłych i tych maleńkich. Jeździmy gdzie tylko możemy, korzystamy z jak największej możliwości, aby jak najlepiej się Wiktoria rozwijała. Bal charytatywny połączony z aukcją ma konkretny cel – zebrać jak najwięcej funduszy na tzw. wkład własny dla stowarzyszenia, bo własne pieniądze są jak trampolina do sięgania choćby po dotacje z Unii Europejskiej. Potrzebujemy około 100 tysięcy złotych, więc to jest bardzo duża kwota, dlatego robimy wszystko co możemy i zachęcamy, żeby przyjść na ten bal. Z pomocą organizatorom aukcji pośpieszyli miejscowi przedsiębiorcy. Ten lokal w Szówsku, w którym odbędzie się charytatywny bal, udostępnili za darmo. Pomogą też w transporcie gości. Będziemy chcieli wozić ludzi, przywieźć na imprezę dużą limuzyną, tak żeby nabrało to ładnej świetności i żeby ludzie też mogli dotrzeć na imprezę w jakichś komfortowych warunkach. Bal charytatywny rozpocznie się jutro o 19:00. Dochód z niego ma pomóc w rehabilitacji kilkuset osób z 5 powiatów. Od Jarosławia po Lubaczów, Leżajsk, Przeworsk i Łańcut. Uczniowie i przedszkolaki z Rzeszowa udowadniali dziś, że listy dla ziemi to dobry adres. Ta ekologiczna akcja z udziałem tysięcy polskich szkół ma zachęcić najmłodszych do dbania o środowisko. Podczas happeningu na rzeszowskim rynku dzieci układały ekologiczne puzzle i grały na instrumentach wykonanych ze śmieci. Ale najważniejsze było pisanie listów o tematyce ekologicznej na specjalnym papierze z makulatury. Mają zwrócić uwagę na potrzebę ochrony środowiska. Akcja ma zachęcać do oszczędzania energii i zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W całej Polsce weźmie w niej udział około 200 tysięcy najmłodszych. A na koniec też ekologiczny świat, ale ze Słomy, czyli królestwo pani Bronisławy Pyc z Zawadki w powiecie strzyżowskim. Wyplata nie tylko koszyczki, kwiaty czy świąteczne ozdoby, ale nawet bransoletki, naszyjniki i kolczyki. I wcale nie ma tu mowy o słomianym zapale, bo pasja pani Bronisławy trwa już ponad 60 lat. Pasja pani Bronisławy zaczęła się, kiedy miała 8 lat. Wspólnie z mamą i siostrą wyplatały ze słomy nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także ozdoby. Serduszka na ścianę, pająki robiłam i wyklejanki, takie wycinanki. Godła Polski, różne kwiaty, sokoły, ale to już jest tak precyzyjna robota, że musi być dobry wzrok. I tak przez ponad 60 lat, szczególnie, że w zimie, kiedy wieczory są długie, a słomy na wsi nie brakuje. Jednak, żeby można było wypleść z niej na przykład biżuterię, musi być odpowiednio przygotowana. Ze 3 godziny trzeba moczyć tę słomę, żeby ona była miękka, taka elastyczna, żeby się dobrze poddawała, pięknie warkocze wychodziły z tej słomy. Każda rzecz wykonana przez panią Bronisławę wygląda nieco inaczej, ale jak mówi, we wszystko, co robi, wkłada całe serce. Artystyczne wyplatanie ze słomy, którym się zajmuje, to rzecz absolutnie unikatowa w naszym terenie. A no i tutaj trudno o instruktorów, trudno o tę wiedzę w podręcznikach. Zostają właśnie tylko tacy cudowni ludzie jak pani Bronisława. Swoją pasję przekazuje teraz synowej i wnuczce. Ta praca na pewno uczy cierpliwości. Także nawet bym powiedziała, że jak ktoś jest nerwowy, to tak odblokowuje. Ludzie tak odbierają, że jak to można ze słomy takie rzeczy robić, no. A można. I no chęci, i zdolności. Pani Bronisława prowadzi warsztaty, między innymi w skansenie w Kolbuszowej. Chętnych nie brakuje, zwłaszcza, że należy do grona nielicznych w Polsce twórców potrafiących wyczarować ze słomy takie cuda. Na koniec zaproszenie do oglądania naszego poranka. Jutro od 7:00 porozmawiamy o tym, że podróże kształcą, a gościem będzie Marcin Kogut ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Most do Gruzji. Miłego, spokojnego wieczoru. Dziękuję i do zobaczenia.